Dzień dobry, Tomasz Chojnowski, Gazeta Wyborcza i gość dnia telewizji Wałbrzych, Wojciech Murdzek, poseł Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, jak się panu podoba Wałbrzych pod rządami Romana Szałomeja? Ja myślę, że to jest dużo, dużo takiej pracy, która co do efektu zmienia myślenie osób tutaj mieszkających po sąsiedzku. Obserwowałem przez wiele lat i to się nie zawsze udawało, albo rzadko udawało, bo myślę, że rzeczywiście jest kwestia szukania dotarcia do ludzi. Nie? To jako wieloletni samorządowiec wiem, że ważniejsze jest, czy mieszkańcy są dumni ze swojego miasta, czy chce się im tą rzeczywistość zmieniać. Rzeczą paradoksalnie wtórną jest później, jakie rozwiązania wchodzą w życie, ale wtedy sięga się tego najgłębszego ludzkiego potencjału i wtedy wszystkie dobre i konieczne zmiany są możliwe. Wtedy też nawet aktywniejsi stają się przeciwnicy, ale wtedy propozycje też muszą być z każdej strony konkretne, bo ludzie oczekują konkretnych rozwiązań i myślę, że tutaj taka szansa przed Wałbrzychem na kolejne zmiany i taką nową pozycję są, a ten wspólnie jeszcze przez nas realizowany projekt aglomeracji, on się dalej rozwija, to ja podejmowałem też decyzję z pełną świadomością, że potencjał tych dużych sąsiadujących miast i tych pozostałych gmin jest do wykorzystania, jest bardzo duży i możemy tworzyć tą silną rzeczywistość nie w cieniu Wrocławia, tylko jakby niezależnie. A myśli pan, że Wałbrzyszanie są teraz dumni ze swojego miasta, z tych zmian, które tak bardzo zmieniły Wałbrzych w ostatnich latach? Myślę, że tak, bo też jest tak, to znowu mówię z doświadczenia, że ci, którzy są zaangażowani, znają realia finansów publicznych, no to patrzą na wskaźniki, na długi i tak dalej. Mieszkańcy patrzą na ten efekt końcowy. Cena, którą się płaci, jest dla mieszkańców wtórna, natomiast mieszkańcy oczekują, że widać, że się coś zrobiło, że są nowe rzeczy, nowe rozwiązania, nowe inwestycje. No i tu jest pewnie jakiś kłopot, żeby balansować między tą chęcią wielu inwestycji, wielu frontów robót, które są oczekiwane, widoczne, a takimi realnymi możliwościami. Miejmy nadzieję, że te możliwości z tej kolejnej edycji środków unijnych dla wszystkich samorządów będą tą taką kolejną dużą szansą. A jak pan przyjeżdża do Wałbrzycha, ogląda miasto, widzi te zmiany, które tutaj zaszły, zazdrości pan prezydentowi Szałomejowi, że mu się udało tak szybko zmienić Wałbrzych i chyba jednak Wałbrzych tutaj w tych zmianach wyprzedził Świdnicę? Znaczy trudno powiedzieć, bo to takiego rankingu nie prowadzimy. To relacje były koleżeńskie i są w związku z tym raczej takie życzliwe podpatrywanie dobrych rozwiązań miało miejsce. Natomiast myślę, że tutaj jest szukanie właśnie takiego efektu synergii pod tym szyldem aglomeracji. Nie takiej prostej konkurencji, bo jak jest prosta konkurencja, to czasami niepotrzebne inwestycje mogłyby powstawać, żeby przelicytować sąsiadów, a to nie o to chodzi. Tak, ale jak przyjeżdżają ludzie, którzy dawno nie byli w Wałbrzychu, mówią, o Boże, ale to miasto się zmieniło. A jak przyjeżdżają do Świdnicy, to zawsze mówili, że to jest ładne miasto. Nie, tu bym się nie zgodził, bo robiliśmy swego czasu, czy była taka inicjatywa dwukrotnie podjęta zjazdu Świdniczan. Nie będę opowiadał o całym zjawisku, ale był moment taki, że po wielu latach nieobecności, łącznie z przyjazdami z Kanady, z Australii, z wielu krajów przyjeżdżali Świdniczanie. Miałem okazję z nimi rozmawiać i byli zachwyceni, właśnie mówili,
że cieszą się, bo w pamięci mieli szare, zadymione miasto, rynek absolutnie inny. Już nie wspomnę o takich rzeczach jak zachwyt nad odbudowaną wieżą ratuszową, ale to doświadczenie zauważania zmian, jasne, że jest czymś bardzo pozytywnym. Oczywiście na co dzień jest tak, że się bardzo szybko przyzwyczajamy nawet do najpiękniejszych i najlepszych rozwiązań i oczekujemy znowu czegoś nowego. Dokładnie. Był pan prezydentem Świdnicy przez 12 lat. Przegrał pan wybory z Beatą Moskal-Słaniewską, która rządzi Świdnicą od ponad półtora roku. Jak pan ocenia jej rządy? Tu mam kłopot, bo generalnie jak mieszkańcy Świdnicy szczególnie zauważają, to raczej unikałem zawsze publicznego oceniania, nie powiedzieć krytykowania. Powiem, ale kampania była ostra wyborcza. Kampania była ostra, były elementy po prostu rzeczy, tak powiem, nieprawdziwych. Udowodnienie tego przynajmniej dwukrotnie na drodze sądowej niewiele zmieniało, bo trudno było dotrzeć z tą informacją. Natomiast szkoda, że się przerywa pod jakimiś nie do końca czytelnymi hasłami pewną historię. Nie? I mi jest żal właśnie takich rzeczy jak Festiwal Reżyserii Filmowej, jak Kongres Regionów, jak rozpoczęta inwestycja rewitalizacji Parku Centralnego. Ta lista jest niestety długa takich rzeczy, które były przerwane z racji nieczytelnych, bo przecież ja rozmawiam również z posłami, którzy przyjeżdżali jako samorządowcy czy politycy na Kongres Regionów i jak pytają o rację likwidacji tego przedsięwzięcia, no to praktycznie nie rozumieją, dlaczego tak się stało. Ale dla pani prezydent Słaniewskiej chyba to jest sprawa jasna, bo chodzi o pieniądze. Kongres Regionów właśnie, chyba kosztował za dużo. Właśnie wszyscy myśleli, że chodzi o pieniądze i tak w kampanii było o tym mówione. Natomiast jeżeli zamiast Festiwalu Reżyserii robi się inną inicjatywę, która też, jak się okazuje, kosztuje co najmniej tyle samo albo więcej, no to w tym momencie ten szyld taki, że chodziło o oszczędności, czyli jak nie chodzi o oszczędności, to chodzi o co? No, o to, żeby zerwać wymyślił niestety, Wojciech Murdzek? Tak? Niestety ja to tak oceniam. Jeżeli nie ma 150-200 tysięcy na Festiwal Reżyserii Filmowej przy 17 tysiącach uczestników, a w tym czasie jest 200 tysięcy na tulipany w mieście, to tylko ślad po tulipanach jest krótkofalowy, natomiast o festiwalu w Świdnicy do dzisiaj się mówi. Ja byłem w kolejnych edycjach, które przejęła Jelenia Góra, w tym roku Głogów, i tam ludzie mówią o Świdnicy, a tyle ciepłych słów od reżyserów, aktorów, które usłyszałem o Świdnicy, no to miło słuchać. Nie? I stąd to porównanie. Festiwal 7 lat tradycji, 17 tysięcy uczestników, a 200 tysięcy na tulipany, moim zdaniem, nie wytrzymuje konkurencji. A Kongres Regionów ile kosztował Świdnicę? Kongres Regionów to też, powiedzmy, taki poziom powyżej 200 tysięcy, natomiast... I to chyba znacznie dużo powyżej 200 tysięcy. Całość tak, natomiast sponsorzy, zaangażowanie Axel Springera to jakby pokrywało wszystko, no i dobre relacje, bo ten kongres przeniesiony do Wrocławia, już pewnie Wrocław kosztuje więcej, ale myśmy dyskutowali o każdym groszu. Natomiast policzyliśmy kilka lat temu, tak gdzieś w środku edycji Kongresu Regionów, efekt promocji medialny wyliczony przez fachowców, biorąc pod uwagę wszystkie informacje, które się ukazywały, to było poziom 3 milionów. No to nigdy w życiu żadne z naszych dolnośląskich miast nie pozwoli sobie na wyłożenie takich pieniędzy na promocję. Że Wrocław.
Chyba, że Wrocław. A w kampanii mówiono o tej imprezie, że to tak naprawdę nie jest impreza dla Świdniczan, Kongres Regionów, tylko właśnie dla gości, dla VIP-ów, którzy przyjeżdżają. Ale, i że to jest właściwie koniec. Ale prawda, ona jest dla Świdniczan co do rezultatów, bo tam się rozmawia o rozwiązaniach merytorycznych, które później są bardzo ważne w rozwiązaniach dla mieszkańców i w tym sensie jest dla mieszkańców. Natomiast to nie są Dni Świdnicy, to nie jest jakaś impreza sportowa i takie próba zrobienia z tego, z ogólnokrajowej imprezy, jednak takiej dedykowanej stricte merytoryce samorządowej jako wydarzenie takie dla wszystkich typu impreza kulturalno-rozrywkowa, no to nie, to tutaj nie można tego mylić. Natomiast w czasie kongresu powstawały takie rozwiązania, które do dzisiaj funkcjonują, dobrze funkcjonują i wielu samorządowców z całej Polski pamięta, że któreś tam z istniejących rozwiązań było wydyskutowane na Kongresie Regionów i jest dobre i praktycznie dobrze, że pamięta pan, jakie to rozwiązania były? No między innymi przedłużenie funkcjonowania stref ekonomicznych. To była dyskusja i na panelach, ale też szukanie rozwiązań, jak wymusić taki bieg zdarzeń. Nie będę wchodził w szczegóły, ale rozwiązanie powstało w czasie rozmów na kongresie. Później udało się je wcielić w życie i zakończyła się pozytywną decyzją i przedłużeniem funkcjonowania stref. A tam spór między ministrem gospodarki a ministrem finansów był taki, że nie wiadomo było, czy strefy przetrwają. To jest jeden z przykładów, który dobrymi skutkami trwa do dzisiaj. Czy gdyby był pan nadal prezydentem Świdnicy, czy Świdnica przyjęłaby jakieś rodziny uchodźców? Znaczy ja myślę, że to są... I czy samorządy powinny przyjmować? Znaczy ja myślę, że to są kategorie takie, że praktycznie chyba na siłę się wmawia Polakom, że są źle do innych nastawieni. Natomiast każdy w swojej naturze chce, żeby rzeczy wokół niego działy się bezpieczne. I myślę, że jeżeli struktury międzynarodowe zapewniłyby, że się pojawią ci uchodźcy w rzeczywistej biedzie, a nie ci, którzy chcą wprowadzić zamęt, już nie mówiąc o zamachowcach, to pewnie te rozważania by się zmieniły, bo nikt świadomie decyzji takiej, że przyjmę nie wiadomo jaką osobę i nie wiadomo co się wydarzy, nie chciałby podjąć. Natomiast jak się rozmawia z ludźmi również w Świdnicy, to znam rodziny, które taką decyzję jako rodziny by podjęły, natomiast chciałyby, żeby ktoś powiedział, że to jest rzeczywiście osoba w potrzebie, a nic groźnego się z tym nie wiąże. No ale to jest Kościół, który może pomóc uchodźcom. Są służby, które sprawdzają tych ludzi, którzy gdzieś tam są na granicy. No właśnie ten mechanizm nie działa. I tutaj nie chodzi tylko o Polskę. Nie? Czyli będzie mechanizm, będzie przyjmowanie uchodźców. Ja myślę, że tak, bo przecież nawet na Dolnym Śląsku z poziomu Caritasu były deklaracje i były gotowe dziesiątki miejsc i są gotowe do przyjęcia. Natomiast no jest pytanie, kto przyjedzie. Ale był też przyjedzie. Mocny protest. Jasne, bo... Przeciwko decyzji Caritasu i przygotowywania ośrodka, prawda? Jasne, bo nie ma tej gwarancji bezpieczeństwa. Jeżeli gwarancja bezpieczeństwa się pojawi, jeżeli ludzie będą widzieli, że to jest tylko humanitarna pomoc i bezpieczna i rzeczywiście komuś w głębokiej potrzebie, a nie migrantom ekonomicznym czy jakimś, którzy chcą swoją z innej kultury politykę w innym kraju uprawiać, to wtedy jakoś rozmów się zmieni. I ja bym tutaj nie posądzał Polaków o brak serca i wrażliwości, bo tak to jest sprzedawane, a raczej ogromne poczucie odpowiedzialności i chęć po prostu życia w bezpiecznym kraju, w bezpiecznych okolicznościach. Czy samorządowcy skarżą się panu, że nie ma pieniędzy na program 500+ lub na prowadzenie tego programu? Znaczy parę takich przykładów w skali Polski było. Lokalnie nie spotkałem żadnego samorządowca, który by miał tego typu uwagi.
parę takich, w cudzysłowie, skarg było, no okazały się absolutnie nieprawdziwe. Ja nie znam potwierdzonego przykładu, żeby pieniędzy na 500+ zabrakło. Co więcej, jest odwrotnie, że niektóre samorządy, znowu nie z naszego rejonu, ale z Polski, jak się obserwuje, no wymagają takiej motywacji dodatkowej, tu rola wojewodów, żeby zdopingować, żeby właśnie nie tworzyć jakichś mitów, bo ich nie ma. Program. Czy ktoś na Dolnym Śląsku blokuje wypłatę pieniędzy? Znaczy wydaje się, że czy zwleka, albo ten program działa w jakiejś gminie? Na Dolnym Śląsku to skłamałbym, jakbym powiedział, że słyszałem o Dolnym Śląsku, natomiast w skali Polski takie przykłady były. Myślę, że zawsze jest ryzyko, żeby urzędnicy na dole nie przekomplikowali rzeczy, czyli nie stawiali poprzeczki ponad te wymogi, które są związane z programem, ale jak uczestniczyłem w takim właśnie dolnośląskim spotkaniu na temat 500+, z przedstawicielami większości ośrodków pomocy społecznej, no to byłem zbudowany taką dużą odpowiedzialnością, że pytania były bardzo merytoryczne, ale w takim kierunku, żeby po prostu właśnie uniknąć błędnego tłumaczenia osobom zainteresowanym, żeby sprawy rzeczywiście szły do przodu. A jak widzę, że pojawiają się ogłoszenia dodatkowe, to już inicjatywa samorządów zachęcające do właśnie aktywnego starania się, bo też jest momentami zaskakujące, że jednak ludzie nie ruszyli ławą i nie 100% się zgłosiło i stąd inicjatywa samorządów i pokazywanie, że to jest program dedykowany właśnie do wszystkich z dwójką czy z większą liczbą dzieci i do tych, którzy powiedzmy są też w większej potrzebie, no to jest takie pozytywne, że samorządy chcą się włączać, bo myślę, że program bez dorabiania jakichś. A jak pan ocenia sam program? Oceniam bardzo dobrze, bo oprócz tego głównego przesłania, to się okazuje, że tych wątków ubocznych jest sporo. Szczególnie myślę ten aspekt ekonomii, że już nawet takie proste rozmowy w świdnickich sklepach, że ktoś mówi, a przyszła... Nie kupiłbym tego, gdyby nie 500+, tak? No, bo czasami w tych małych sklepach to jest urok tego handlu detalicznego, nie tych wielkich, że czasami ze sprzedawcą się wchodzi w rozmowę, no i ci sprzedawcy później mówią, że ktoś mówi, że nareszcie sobie coś tam uzupełnię, bo te potrzeby związane z dziećmi uzyskały wsparcie i to nie jest na potrzeby, przekaz na potrzeby mediów, prasy, polityków, tak. Tylko taka zwykła Polaków rozmowa, która pokazuje dobrą stronę 500+. A czy będą w budżecie państwa pieniądze na ten program w latach kolejnych? Znaczy to są duże wyzwania, bo założenia są takie, że i przekonanie, że na pewno będą i że muszą być, bo to jest, no, myślę, że taki priorytet został nadany temu programowi, że te środki będą. Natomiast oczywiście to wymaga wysiłku na wielu frontach i w tej chwili wydaje się, że takie wielkie zapytanie jest, na ile skutecznie na przykład będzie wyglądało uszczelnianie systemu podatkowego, bo te miliardy, które tam przeciekają i uciekają nam, no na pewno część z tych wielkich środków jest wkalkulowana, że będzie przeznaczona na 500+. Jest pan nowym posłem w Sejmie. Jak pan ocenia atmosferę pracy, która panuje? Znaczy atmosfera jest, myślę, że nieproporcjonalnie trudna, jeśli chodzi o budowanie różnych napięć. I wydaje się, że tak jak na moje wyczucie powinien być przynajmniej taki styl, jaki panuje na podkomisjach. Czasami na komisjach im wyżej, tym tej polityki jakby w takiej czystej formie jest więcej. Natomiast no, ja mam satysfakcję, jak rozmowa jest rzeczywiście dotycząca stricte merytoryki, że się dyskutuje, że w artykule tym zmieńmy coś tam, a nie hasłowo. To wtedy satysfakcja, że się tworzy dobrą ustawę, jest większa i myślę, że powinno to powoli po tych wielu trudnych miesiącach przechodzić właśnie w
taką dyskusję o szczegółach rozwiązań i w takim stylu niekoniecznie łatwej zgody, ale jakby pokazywania tych najlepszych rozwiązań. To jest taka moja cicha nadzieja, że ten styl się będzie mimo wszystko, mimo tych ogromnych napięć zmieniał, bo no, Polacy czekają na te dobre rozwiązania. A finałem są dobre rozwiązania, bo nikt tam nie patrzy do szatni naszych piłkarzy i nie patrzy na szczegóły, natomiast jak wyjdą i wygrają, no to o to chodzi. Nie? To jak daleko Polska zajdzie podczas Mistrzostw Euro 2016? Znaczy ja mam taką cichą nadzieję, tak jak wszyscy, że będziemy mistrzami Europy? Że do finału, nie? Tak, żeby nie było hura optymizmu, bo przecież tych świetnie grających drużyn to z kim finał? Jeszcze jest. Na razie poczekajmy, będziemy mieli satysfakcję, jak wygramy w ćwierćfinale. Robert Lewandowski w końcu w konfrontacji ze swoim, że tak powiem, przeciwnikiem o najwyższe laury w piłce światowej pokaże, że jest klasowym zawodnikiem, czego mu życzę, ale jak Kuba szczeli kolejną bramkę, to niech tak nie będzie. Nie będziemy żałować. Wojciech tak. Murdzek, poseł Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, był dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.